Siemano, to Maciek GMP 40, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Sniper Sztuka Zwyciężania. I mamy kolejny recykling z gry Mortar 3, akcje dywersyjne, ponieważ to jest mapa z ostatniej misji. A to mamy kolejnego snajpera. Ała! Weź zamknij mordę. Niestety, jak widzicie tutaj, kiele w tej grze są strasznie śmiertelne. Okej, czyli teraz jakimś cudem podniosłem amunicję, a nie wymieniłem broń. Ciekawe, ciekawe. Dobra. No chyba, że odwiedzamy to samo miejsce, robimy zwiad przed mortyrem. Kij go wie. Tyle samo naboi. Skąd ten gościu wie, że ja tu jestem akurat? No ten to akurat to widzę, że tu idzie. Ale akurat nie był jakoś zbytnio mną zainteresowany. Gdzie to byłeś? Tu. No to już cię nie ma. Ups. Też mam broń, posłuchaj. Tak. Skuteczność MP40 w tej grze. Zerowa. Daj. Co mam tu zrobić? Tu mam jakiś ultrasniki punkt, jak widzę. No dobra, wejdźmy tu. Drabina. Świetnie. Wejść na samą górę, czy? Wlazłem. Świetnie. To jest mój ultras snajpa kampa punkt, tak? Świetny snajpa kampa punkt. Widzę dużo przez to drzewo. Naprawdę. Koleś strzela w niebo i mnie trafia. Tego mordę jeszcze nie grali. To tylko do tego jednego ziomka tu miałem. Wejść, serio? Serio, gro? Shit, chyba nie. Na dwóch. Dobra. No to udało się. Tu mam jakąś strzałeczkę, więc tam chyba mam iść. Aha. Czyli amunicję do snajperki mogę zbierać, ale amunicji do pistoletów maszynowych już nie za bardzo. Nowe zadanie. Szczytuję grę i pójdę tędy. Takim ultrasniki. Ha, nawet tutaj chyba mam kampernię. Z tego, że tutaj jakiś ziomek. Nie, to akurat drzewo. Okej. Okay. Tam mam jakiś snap point, ale nie trafiłem, ale gościu nic nie słyszał. Wow, jak skoczył. Paweł jumper normalnie. Proszę państwa, Paweł będzie skakał. Mamy tu jakieś 1,50 m. Czego, bo trochę mówię jak Makłowicz. No, proszę państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy jakieś 1,50 m. No jest wysoko, nie? No jest wysoko. Cześć. Au, 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 au. Ej ty, zły człowieku. Tu już widzę ziomków. Przy snajpie. Ale head wszedł. Srogo. Dobra, zjedźmy sobie kulturalnie na brzuchu. Jak to zjeżdżali. Kim jesteśmy? Jesteśmy rosyjskim agentem. Rosyjskim agentem. Cholera, dlaczego używamy Mausera jako broń podstawowej broni radzieckiego snajpera? Dlaczego bronią dlaczego podstawową bronią radzieckiego snajpera jest Mauser? Czy ktoś mi może to wytłumaczyć? Oż cholipka, ale ludzi. Mamy kolejne camp pointy. Ten gościu, głowa go boli. Boom. Dobra, strzelajcie we mnie.
Chcę wiedzieć, gdzie jesteście. No dawaj. Andrzeju, weź się odezwij. No bo nie chcę mi się przeczyszczywać tutaj całości. Weźcie mi przynajmniej powiedzcie, gdzie jesteście. Strzelaj. Na pałę. Halo? To... Czy ja wiem... Wiem na pewno, że muszę tam zejść. To mnie najbardziej trapi, bo tutaj pewnie jest jeszcze paru naziolków, którzy się nie chcą w tym momencie pokazać. A tutaj mam bardzo dobry snipe point. Mech, no dobra. O. To by było dobre, na takim... ślizgu. O, teraz jakimś cudem ktoś mnie zauważył. Pytanie kto? Gdzie? Dlaczego ja go wcześniej nie widziałem? Aha. Jakimś cudem on nie trafia przez ścianę. No w sumie wszystko jest możliwe w tej grze. Wejdźmy na górę. Jest jakiś ładny camp point. MP40 naprawdę jest bezużyteczne. Haha! To powinno pięknie wyglądać jakimś slow-mo czy coś. Jestem ziomeczek. Mój ziomeczek. Ten się tutaj wpasował. Myślę, że to mu coś pomoże. Nie, nie pomoże. Zjedźmy sobie w dół. Gdzie mam w ogóle iść? Czy muszę tych wszystkich ludzi wytłuc? Chyba nie. Kij go wie, znaczy się. Tak, nie przejdę. Muszę tutaj dojść do wagonu. No to luzik. Już jestem. Prawie. I to tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie odcinka, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, zaglądajcie też do opisu, a my się widzimy w kolejnym odcinku, tak więc, nara.